Siema, siema, 20 października 2016, kolejna wideorelacja z naszych przygód. Tym razem znajdujemy się na dworcu w Katowicach na placu Andrzeja. Czekamy na autobusik taki duży z Leo Express i jedziemy gdzie? Do Pragi. Jesteśmy już w Czechach. Stacja Bohumin, jakby ktoś nie widział. Jesteśmy w dworcu, zobaczcie. Tak, także zaraz wsiadamy do naszego pociągu. No właśnie, czekamy na pociąg. Nara. No i co, już jesteśmy, witajcie jeszcze raz. A w zasadzie witajmy my, bo tylko my oglądamy te filmy. Jesteśmy w pociągu, ładne pociągi mają, patrzcie. Szybka się odbijasz i masz lustereczko. Jedziemy 5 godzin teraz do Pragi z Bohumina. 4 godziny. Jesteśmy na dworcu w Ostrawie. O, nic nie widać. No, deszcz pada. Miało być słońce, miało być palmy. A jest jak jest. Dobra, to się widzimy w Pradze. Nara. Jesteśmy. Praga. Wszyscy się pchają, mamy sobie siedzimy, mamy zakup. Mamy czym. Bo my nic nie musimy. Teraz będziemy się przepychać, żeby wyjść. Na luzie sobie siedzimy tam. Dobra, wychodzimy. Do widzenia. Pierwszy krok na owce i ziemi. Leo Express za nami. Mijamy. Zaszedka z pieniędzmi jest. Checked. Praga. Ta. No i co? No i nic, koniec na razie. Nara. Na stacji kupić bilety. Znaczy bilety, karty na Pragę na 4 dni. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że pogoda jest super, że nie pada, chociaż zapowiadało się, że będzie źle. Idziemy szukać informacji turystycznej. Chodź na dół. Tak. Dobra. Schodzimy do undergroundu. Będzie nasze miejsce. Ale tam był Biopoint. Co, się co z tego? Co się śmiejesz? Tourist Point, jest! Szybko poszło, jesteśmy najlepsi w szukaniu. Dobra, idziemy kupić. Wchodzimy. Open, to zamknięte. A, jesteśmy. Udało się, mamy karty na 4 dni. Polska karta, wyjeżdżasz wszędzie. Pokaż, no z drugiej strony, no sobie mi pokazujesz. Mamy karty na Pragi. Dziwne jest to, że mapki w punkcie turystycznym są płatne, nie są za darmo. To jest dziwne, nie? Dobra zmiana. Ale dobra, mamy wszystko. Ja też mam swoją VIP-owską kartę tokarską. Warszawską. Mamy 4 dni, jest. Ostatniego dnia kupimy tylko bilet na metro. I jesteśmy elo, retro. Elo. Dworzec. Jak dworzec, no co? Dość duży. Sprawdźmy może na naszej mapce, gdzie mamy nasz hotel. Dobra, teraz naukowe te, to nie będę zanudzał filmikami, hej. Idziemy ulicami Pragi, mi się lekko wkurwione, chyba dlatego, że musi ciągnąć torbę. Tak mi się wydaje, ale nic nie mówi. To jest oznaką ciepło. I to jest oznaką tego, że jest skurwiony, bo nic nie mówi.
No ale co? Co mamy zrobić, kochanie? Idziemy na razie na Stare Miasto, bo do hotelu możemy przyjechać dopiero o 14. A może sobie pójdziemy na coś ciepłego? Mi się mówi nie, oczywiście już na wszystko teraz. Piwo? Nie? Dobra. Tak go zaszłam. No, to tyle na razie. Idziemy sobie po prostu uliczki, sklepy. Foty sobie pocykamy. O, po jaki sklep. O, widzisz, już się cieszysz, co? Później to przyjdzie. Później to wszystko kupię. Tak. O, to też jest sklep dla ciebie. Mm. O kurde. A, może... Cannabis, wodka, wine. Cannabis, whisky, ananas. Cannabis, proszę. Poczekaj. Co sobie brać, to wiecie, na razie nic nie chcę. Fajki tramwaj, zrób. Jesteśmy na jakimś... Tabako shop. O, misio to tylko tabako shop i marihuana, cannabis. Ja nie wiem, jaki to jest w ogóle... Chcąc, nie chcąc do mnie przychodzi same. Cieszę się, że do Czech przyjechałeś, a nie do Węgry? Węgry. O, policja. Już nie możesz mówić słowa cannabis. Teraz trzeba wszystkie sklepy polsku, się, wiesz, zmieniają. Trzeba mówić po polsku marihuana. No, teraz wszystkie sklepy zmieniają, wiesz, szyldy, nie? Jak idzie policja na kanapki. 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 Tylko jeden połówka się zmienia. Czeska Narodowa Banka i chyba opera. Nie wiemy jeszcze, co tam jest, ale jakoś pewnie restaurant też jest. Tam jest jakaś ulica. Dobra, chodź tutaj, pójdziemy, bo tutaj jest... Zdąży się. Stacja metro w Pradze. Linia żółta. No, wyjazd numer 1. Jedziemy do hotelu, odstawimy bagaż i idziemy na podróż dalszą. O. Czekaj, okej, jesteśmy w Pradze, ale Newtown czy Old Town, już nie wiem. Gościu gra sobie na czymś fajnym. Gościu gra na żółwiu. Na pokrywie żółwia. I tam jakieś są normalnie. To sobie piszcie brzmi, nie? Chyba jest D. Sy. Męcka policja. Zgarną go? Nie. Zgarną go. A tutaj Praga się cieszy. Jebiście to brzmi. Masakra, chcę tam mieć kawałku. Fonik, zrób to. Co tu jest? O, a tam jest Narodowe Dziwadło. Co? Narodowe Dziwadło. Muza jest zajebista. O, zobacz, tu jest zajebisty budynek. Chodźcie mi tu. Dobra, idziemy dalej. Dzisiaj jest pierwszy dzień, więc robimy sobie przebieżkę. O, panie, tylko kurczę, a w środku ma jakiś sos. Ojej. Dobra, patrzcie, piękny budynek. Cicho. Garden Shake Restaurant. Wchodzimy do przekozackiej uliczki wąskiej. To na tą wieżę możemy wejść sobie chyba w ramach karty, wiesz? To chociaż to dzisiaj zaliczymy, tak? Sex Machines Museum, o matko. O kurde, tam ją killa, poczekaj, ja muszę to... Zobacz to, coś ją killa. Nieźle, co? Proszę. W Polsce sex shopy, a tutaj są muzea. I pan się tak śmieje do nas. O, tu są pancake'i. O. To nara. Pancake'i. Dobra. Jesteśmy po największym deserze świata. No. Dobrze, że wzięliśmy do domu trochę.
za dużo tego obiad było. Do domu, wszystko do domu. Wszystko mamy na wynos. Tyle w tej pracy tanio jest w tej pracy. Dają jedzenia, że normalnie na dwa trzeba jeść razem. No, no. A teraz także wchodzimy na rynek, jest już mnóstwo ludzi widać i troszeczkę robi się ciemniej, także za niedługo będziemy widzieć nocne życie Pragi. Uwaga, robię obieżkę, powierzchkę. Tu ładny budynek z jakimiś greckimi czy rzymskimi postaciami. Tu wieża, na którą zaraz spróbujemy się dostać chyba. I tam ryneczek. Ryneczek Lidla. Chodź, zobaczymy, gdzie się wchodzi na tą wieżę i spróbujemy tam wejść. To my. Młodzi, piękni. Bogaci. Na żarci. Na żarci. I ogólnie jest dobrze. Fajne street foody tu są. W sumie można się chyba bardziej najeść na streetzie. Streetzie. Na streetzie. Na streetzie niż wchodzić. Dobra, tu piękny ten. Aha, no to chodź zapytamy kochanie. Tam jest tower, wieża. Spróbujemy wejść na wieżę. Jesteśmy do wieży. Old Town Tower. Idziemy do góry. O, można się przejść windą też. Ale trening czyni mistrza. Winda. Pokazuje. Myślisz? Zobaczymy. O, kule. Było iść, jechać windą? O, możemy sobie naładować Xiaomi. Dobra. Aż też ty podchodzi. To co, to może jednak górę sobie nagram już, co? Dobra, tak. Udało się. Weszliśmy na samą górę. Boże, ile ludzi. O, zobacz, można sobie pokręcić. A, bo to jest ta moneta. Jeronie. Ja. Chodź sobie widział. Dobra, będziemy oglądać Pragę z góry. Okej. To my się pomogłości się czułam. Jezus, nie mogę tam patrzeć. Jezus Maria. O ja. Dobra. Jezus, na lęk wysokości. O, tam jest jakaś wieża następna. Zobacz, jaka stara wieża w środku budynku, tam, z lewej. A tam jest też jakiś, Jezus, jaki tam jest wielki pomnik. Jezus, ja mam lęk wysokości, ja się boję, że mi to zleci. No ja też. Też? Masz takie coś? Czekaj, jak ja to trzymam za... Uwaga! Maria, to jest straszne po prostu. Już nie. Jezus, mi się po prostu, jak patrzę na te budynki, one mi się tak rozmazują, wiesz? Tobie też? Nie. Ja pierdzielę. Mamo, to dla ciebie. Mamo, wiem, że masz lęk wysokości. Ja chyba też zaczynam mieć już. Light. Light, jasne. Chodź sobie, szybko. Już mi trochę lepiej, wiesz, jak to stoję, aczkolwiek chyba... Dobra. O, tam jest zamek. Mi się już widzę teraz, tam. Co ja zamknę? O, tu, Jezus, patrz, jaki to jest tam. Gdzie? O kurde! Ja, nieźle, powiem ci. No, widok zajebisty stąd. Kurde, ale knajpa. Jakiś komentarz do księgi. No, o, co chciałam...
Czekaj, pokaż, pokaż po chińsku. Chińskie literki. Bardzo dużo Chińczyków to jest. Misiu, jak nie ma? Gdzie jest? Daj tu chodź. Nie, tu jest na Mongolanę. No, to chyba nie znajdziemy miejsca, ale jak ktoś, to ktoś ładnie napisał. Pięknie. Do góry nogami. Do góry nogami, no. Ktoś umie pisać. Zajebista umiejętność, to jest nowa moc. Pisanie do góry nogami. Wirwar. Ale. Został. Tam się słabo są. O ja. Dobra, uwaga. Nie chcę mogłaś. Gajdzik, jak tu kiedyś będziesz, to znajdź stronę numer 112. I się dopisz. I się dopisz. Pięknie. I to właśnie są takie wpisy, właśnie świetne. Drugi dzień, Praga. Godzina 10. Jedziemy dzisiaj najpierw na pustu trójgodzinny autobuskiem. Na szczęście udało się zdążyć. Było ciężko, ale daliśmy radę. Śniadanko gorsze niż w Budapeszcie. Ale najedliśmy się, nie musimy się jedli. No, coś tu jest. Widzisz, tam jest jakiś papo w środku. Ale on jest w środku. Kumasz to? Widzisz? Nie. Co to jest? To nie jest odblask, to jest odblask, chyba nie od światła. No jak odblask, co to? No odblask, to się przesuwa. Czekaj, daj trochę tyle. Teraz ziomale i ziomalki, zobaczycie jakie są strome schody w Pradze, metra. Wow, ale siara na filmie. Patrzcie na to. Jak to wygląda. Ziomuś, nie patrz się, bo cię nagramy. Będziesz wtedy... Elu, ship squad! Nie, chciałam, żebyś... Pascal Brudnicki z jakimś drugim gościem. Tutaj reklamy są wszędzie. A my jedziemy. Że jak już kogoś wrócimy ze zdjęciami, to jest na centrum. Znaczy z aparatami, z jakimś tym. A tu mam wrażenie, że to jest inny. Bo nie ma takich kryzorów jak my drugich w tym mieście. Wariaty, Praga przejęta. Dobra, idziemy. Dobra. Gdzie my mamy wyjść? Na miasto. O, czy my mamy tutaj deszcz nad głową, czy nie? Kto to ziomek wie? Kto to ziomek wie? Nie ma, witamy Praga Centrum. A, już wiem, gdzie jesteśmy. Już wiem, gdzie jesteśmy, a ja nie wiem. No jak nie? Jesteśmy tu wczoraj. No wiem, żartuję.
strzała, elo. Tu się min na schodach. Chyba tutaj nic nie będzie z tego. Co? O czym myślisz? Z czego? A z czego? Poranny trening. Jesteśmy. I hej. Dobra, co długo wchodzimy? O, jesteśmy. Trzecie podejście na schodach, idziemy dalej. Nie kończące się schody. I to dookoła. Ile można, człowieku. Elo underground, wysoko, w chmurach. I co, i to wszystko? Hello. Słuchajcie, dostałem ostrzeżenie od pana, który strzeże wejścia, żebym uważał. No, patrzcie, wysoko? Tam jaki lew. Zobacz, kochanie, to jest narysowane, co widzisz? Wiwadło chyba, nie? Widzisz? Wieża telewizyjna. Generalnie ja nie czuję się dobrze na takich wysokościach i wcale chyba nie mam wewnętrznej potrzeby chodzenia po takich wysokich miejscówkach.